Witajcie, mili goście, na moim stryżku ponownie. Dzisiaj niedziela, znowu taka przepiękna, że naprawdę trudno się nie wpatrywać w to, co dzieje się dookoła, na te kolorowe liście, na piękne słońce, takie babie lato. Po prostu przepięknie jest. Słuchajcie, no naprawdę nie pamiętam takiego października, końca października, już za chwilę listopad, a tutaj po prostu sierpniowa pogoda. Także można się cieszyć jeszcze. I dzisiaj właśnie tak patrząc tutaj przez te moje okienka i tak kontemplując te prześwietlone liście, brzozy różnych odcieni żółtego, pomyślałam sobie, że gdyby nie światło, to tych kolorów człowiek by nie zobaczył, bo można to sobie sprawdzić, kiedy przychodzi mrok, kiedy już robi się ciemno. Nie widać tych kolorów. Dopiero kiedy wstaje świt, dopiero kiedy jest pełen dzień, pełnia słońca, dopiero wtedy można te kolory sobie podziwiać, zobaczyć je. Także tak sobie pomyślałam, nie wiem, skojarzyło mi się to też nieoczekiwanie z moją szkołą muzyczną. Też dopóki ktoś mi nie wytłumaczył, na czym polega granie utworów, to wydawało mi się, że to po prostu jest tylko takie techniczne odgrywanie dźwięków, prawda? Uczyłam się czytać z nut, no więc te dźwięki czytałam, który to teraz następny dźwięk, w jakiej kolejności i w jakim rytmie i grałam to po prostu tak, jak zapis nut wskazywał w danym utworze. Natomiast długi czas nie rozumiałam, że tu w to jeszcze trzeba włożyć jakieś swoje uczucia, jakiś swój zamysł, to musi mieć jakiś taki ukryty program w sobie. I dopiero kiedy właściwie sama do tego doszłam, bo jakoś moja pani profesor, jedna czy druga, nie potrafiły mi tego przekazać, że tutaj chodzi też o wczucie się w daną melodię, o jakieś wyrażenie samej siebie przez to granie tych dźwięków, odtwarzanie kompozycji, którą ktoś tam kiedyś wymyślił. I dopiero kiedy to zrozumiałam, jakby sama doszłam do tego i zaczęłam grać właśnie w taki sposób zaangażowany uczuciowo, dopiero wtedy to moje granie zaczęło mieć naprawdę wyraz i kiedy już robiłam dyplom w szkole muzycznej, to wręcz moja pani profesor od pianina i też od nauki gry na flecie, bo grałam też na flecie, dopiero zaczęły mnie bardzo namawiać, żeby kontynuować dalej naukę w szkole muzycznej. Tylko że tam moja choroba mi to uniemożliwiła. Ale jak ważne jest to, żeby właśnie tak samo jak dane przedmioty w otaczającym nas świecie zostały przeniknięte światłem, dopiero wtedy możemy je zobaczyć, podziwiać to całe spektrum różnych kolorów. Fizycznie to polega na tym, że niektóre kolory są pochłaniane, niektóre są odbijane i przez to powstają te różne barwy. W zależności od tego, od jakiej materii się to odbija, czy jaka materia pochłania dany tam zasięg promieniowania czy światła. Także tak samo w muzyce, dopóki nie nadamy sensu jakiegoś uczuciowego czy myślowego danej kompozycji, danym dźwiękom, to jest tylko takie mechaniczne odtwarzanie i nie ma w tym życia.
I tak samo to mi się skojarzyło też z tym, że Słowo Boże mówi o tym, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemności i nie przyjęli tego światła. Oczywiście jest ta święta reszta, która to światło przyjęła, ale w większości ludzie, o dziwo, naprawdę wolą chodzić w mroku, nie widzieć wszystkiego jasno. Sami wolą wydeptywać te swoje jakieś tam ścieżki w ciemnościach, zamiast pozwolić, żeby Bóg prześwietlił ich życie, tą ich rzeczywistość, żeby prześwietlił, żeby nadał jej sens prawdziwy. I właściwie w moim życiu też tak było, że dopóki nie odkryłam takiego dorosłego nawrócenia, dorosłego spotkania z Bogiem, to moje życie wydawało się właśnie takie szare, takie jak kiedy przychodzi zmrok, powoli wszystkie kolory szarzeją. Nie są już takie czyste i takie błyszczące, świecące. Tak samo w moim życiu właśnie wszystko mi się wydawało takie szare. I kiedy spotkałam żywego Boga, kiedy się nawróciłam w dorosłym życiu, dopiero wszystko zaczęło nabierać sensu. Dopiero wtedy wszystko zaczęłam widzieć jasno. Dopiero wtedy wszystko zaczęło nabierać kolorów, takich pięknych harmonii. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć jasno swoje życie, żeby odkryć tą Bożą misję w swoim życiu, misję i wizję tego życia, też taką zgodną z wolą Bożą. Jest to bardzo istotne, żeby właśnie to życie było takie pełne, piękne. Słowo Boże mówi o tym, że Jezus przyszedł po to, żebyśmy mogli żyć pełnią życia. I tak to widzę właśnie, ta pełnia życia, czyli to pełne spektrum kolorów, dopiero wtedy, kiedy właśnie jest takie światło. I to światło też pięknie, kiedy przychodzi do naszego życia. Kiedyś przypomniało mi się też, byliśmy na takich rekolekcjach, gdzie taki celibatariusz z miecza ducha miał rekolekcje, prowadził te rekolekcje. Między innymi chodziło o to, jak prowadzić wspólnotę. To były takie dni skupienia dla liderów i animatorów. I on tam mówił, że bardzo ważna jest w życiu wspólnoty misja i wizja. Że wspólnotę, że trzeba się modlić o misję i o wizję dla danej wspólnoty, żeby ona właśnie nie chodziła, tak nie odbijała się od jednego boku do drugiego, od jednej strony na drugą stronę danej drogi, tylko żeby miała jasno wytyczoną drogę, jasną wizję i najpierw misję, a potem wizję. I on mówił, że to jest niemożliwe, żeby wspólnota mogła wzrastać, jeżeli ona nie ma tej misji i wizji. Nawet powiedział coś takiego śmiesznego, że jeżeli nie jesteście w stanie tego odkryć czy rozeznać, to po prostu ją ukradnijcie komuś, bo nie może być życie wspólnoty bez misji i wizji. I tak sobie to przełożyłam też na życie człowieka, że życie danego człowieka też powinno mieć jakąś misję i wizję. I nawet jeżeli w danym momencie ktoś nie jest w stanie tego rozeznać, nie jest w stanie tej woli Bożej rozeznać, to powinien też się rozejrzeć, nie wiem, dookoła, poszukać może jakichś świętych jako swoich wzorców. Jeżeli w życiu świętych coś go pociąga, to może to jest jakaś wizja.
na początek, żeby zgodnie z nią kroczyć, może jakieś myśli tego świętego przyswoić sobie, spróbować żyć według tych myśli, według tej wizji, ale zdecydowanie starać się jak najszybciej odkryć własną wizję i własną misję w życiu. I co jeszcze tutaj sobie zapisałam na dzisiaj? Z Księgi Mądrości, z dzisiejszego czytania, takie piękne słowa: Panie, miłośniku życia. I tak sobie pomyślałam właśnie, że patrząc na te kolory, na te kształty w tym rozświetlonym dniu jesiennym, we wszystkim widać właśnie tego Boga, który jest miłośnikiem życia, który to wszystko stworzył z miłości, bo sama ta koncepcja, to już mówiłam któregoś dnia, koncepcja tego, żeby te liście na drzewach zmieniały te swoje kolory i tak stopniowo się przebarwiały i dopiero na końcu opadały z drzew, jest czymś przepięknym, to, że te liście po prostu nie zamieniają się w takie zwiędłe, zdechłe szmatki, nie spadają zwyczajnie na glebę, tylko właśnie przechodzą przez ten przepiękny proces przebarwiania się, że ja w tym widzę Bożą miłość, tą kreację największego kreatora, który potrafi tak nam umilić, można powiedzieć, nasz byt tutaj na ziemi, przez to, że jest tyle tych barw, kształtów, że to wszystko się zmienia, że chmury mają przeróżne kształty, że nasze życie też się zmienia, my sami się zmieniamy, że to wszystko ma jakiś sens, mądry zamysł. I trzeba mieć oczy otwarte i uszy na Słowo Boże, żeby to odkryć, żeby się tym zachwycić i właśnie, żeby żyć tą pełnią życia. I co tutaj jeszcze z dzisiejszej Ewangelii? Jezus powiedział do Zacheusza, prawda, który koniecznie chciał zobaczyć, kim jest Jezus, i ponieważ był niskiego wzrostu, to wdrapał się na drzewo. I Pan Jezus tam patrzy do góry na to drzewo i mówi: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I tak sobie pomyślałam, że Pan Jezus mówi do niego: zejdź prędko, a właściwie z drzewa to się powinno stopniowo schodzić, prawda? Nie szybko, tylko powoli patrzeć na każdy krok, żeby nie spaść. Pan Jezus mówi do niego: zejdź prędko. I on faktycznie zszedł z pośpiechem i przyjął go rozradowany. I tutaj można sobie to też tak prześledzić, że Zacheusz prędko zszedł z tego drzewa, że on, bo dzisiaj jest taki trend, prawda, żeby się zastanawiać. Ta dzisiejsza filozofia, taka psychologia mówi o tym, że nawracanie to jest jakiś proces, że też trzeba się zastanowić, czy ja się w tym zrealizuję, czy ja się w tym odnajdę, a może ja się w tym nie odnajduję, jakoś w tej wspólnocie, czy w tym kościele. Czy to w ogóle do mnie przemawia, to nauczanie w danym kościele? Czy w ogóle chrześcijaństwo jest dla mnie? A tutaj Zacheusz w ogóle się nie zastanawia nad tym, tylko biegnie szybko, nawraca się, wyrównuje krzywdy, prawda? Mówi, że poczwórnie wynagrodzi tym, których skrzywdził, a w ogóle połowę majątku swojego sprzedał i rozdał ubogim. Czyli można powiedzieć, że Jezus przyszedł do jego życia z takim światłem, bardzo jaskrawym, prześwietlił te jego
wcześniejsze poczynanie, całą tą jego filozofię wcześniejszą i sprawił, że on po prostu błyskawicznie się nawraca. On nie wchodzi w jakiś długotrwały proces, prawda? Nie zastanawia się miesiącami czy latami, tak jak niektórzy ciągle poszukują i nie mogą znaleźć. Albo ci, którzy szukają jakichś pośredników i mówią, że dany pośrednik prowadzi ich do Pana Jezusa, tylko że ciągle ich prowadzi i nie może doprowadzić. To jest też, myślę, zastanawiające. I tutaj Pan Jezus mówi na końcu, że Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Mówi to do faryzeuszy, którzy byli tam zgorszeni, że on do grzesznika poszedł na ucztę. Także chyba tyle na dzisiaj moich refleksji. Myślę, że najważniejsze chyba z tych wszystkich moich myśli jest to, żeby za wszelką cenę modlić się o wizję. Jeżeli jeszcze ktoś nie ma takiej wizji, ktoś z Was nie ma takiej wizji dla swojego życia i nie odkrył jeszcze tej misji, którą Pan Bóg mu wyznacza w jego życiu, to warto się o to modlić, a nawet trzeba się o to modlić i może powtórzę za Martinem, że jeżeli nie masz takiej wizji, sam nie wymodliłeś sobie, to może ukradnij komuś, żebyś ją miał, żeby twoje życie właśnie miało sens, miało kierunek, zaczęło po prostu nabierać takiej pełni, żebyś ty sam mógł żyć pełnią życia, tak jak Pan Bóg dla każdego nas zaplanował właśnie życie w pełni, w obfitości. Także z tym Was zostawiam. Do jutra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. I z Panem Bogiem. Do jutra.